do wyjazdu się przyjechał, że to się Misia przejeżdżałeś. Misia przejeżdżałeś. Betun. Ściągnij tu z tego. Dobra, tu i tak jeszcze wibro pójdzie. Weź Radek ją jeszcze przesta. Gdzie jest w ogóle? Weź to. Widzisz, ile tam kurwa jest? Tam 2 centymetry. Kurwa, ta maszynka jeszcze by musiała iść do tyłu. Jeszcze tu maszynkę weź do tyłu. To jeszcze mało będzie, ale... Kurwa, krótko ta łata. Się przydała tak o 16 metrów długo. Stero profil się nie przesunie, nie? Chyba, że go podniesie. Przydepnij go, bo patrz, wietrzy go. Trochę się odjedzie, to tej dłużej nie będzie tak wietrzyć. Tylko ta strasznie rwie. Muszę bujać. Tam ja byś dorzucił trochę jeszcze za to. To widzisz? Tak, tam na tamtą, na prawą część. Musimy to równomiernie. Równomiernie to ten. Kipper! Brawo ty! Ja pierdolę. Jeszcze do przodu jakbyś. Thank you.
No dobra. Dobra, Radek, byle jakbyś... Aha, bo ty tam nie wejdziesz. Dobra, jedziemy tak jak leci. Dobra, co, do tyłu trochę? Jak kurwa za grubo? Grubo! Spadu nie ma! Dziury! Dziury kurwa! W dupie! W dupie jest dziura i jest dobrze! O, widziałeś, panie Radku, to się chwali. No dobra. Dawaj. Powoli, nie tak szybko. Wibruj, bo słabo będzie dowibrowany. Nie wiem, czy to tam bezcelowo pomoże. Chodź, byśka lecą mu wziął. Chyba ty masz tu najlepszą robotę. Przy czym? No przy tym. No tak, pewnie. No kurwa, to prezes będzie co, będzie się narobił? Robota jest każde dobro, gdzie nas nie ma. Zdałoby się to jakoś połączyć. W jedną stronę jeździć, bo wszystko, czyli od najniższego punktu do najwyższego. I trzecia sztuka. Teraz w roli operatora, bo inwestor ma coś do załatwienia. Bez ściągania. Mamy zalane. Wczoraj jechaliśmy tą część i wczoraj szykowaliśmy tą część, która tu jest. Razem poszło.
4 i wczoraj jedna. 5 sztuk. A tu już jakiś kotek połaził, bo już nie miał gdzie, kurwa mać. Ja pierdolę. Ale w końcu jest to porządek, jest wyrównane. Tak jak to powinno moim zdaniem być już dawno zrobione, no ale jednak troszkę pieniążków to trzeba włożyć w to, żeby to tak wyglądało. Trochę trzeba posprzątać. Mieliśmy do 12 cm. 12, 13, 11, no wiadomo jak to się plantuje od łopaty, nie? Także na razie tyle. Halo, budowa! Au! Głowa w betoniarce! Ktoś mnie się pytał, czy można tak samo zrobić przy ścianie, jak i na środku. Jest takie przebarwienie, ale mówię, zależy gdzie. Jak tu na przykład nie ma różnicy, nie? Także. Ale widziałem też takie, co naprawdę było to, można powiedzieć, że bez żadnego nie ma się do czego przyczepić. Tak jak tu woda polana jest, to ciemne jest tu i tu tak jest tak samo. Ale ogólnie jest to do zrobienia. Żelane jest, dołki są, to jest nieuniknione. Tu już powoli się bierzemy za te areały. Tu już próg musi być osobno zalany, żeby to nie pracowało razem z tą płytą. Bo tu pod spodem jest fundament, tak żeby mogło to pęknąć. Tak to już trzeba poczekać jeszcze. Weźmie się to, że trochę wyschnie. Podciągnie to się. Ściągnie to jak to się należy. Miał być kątownik, ale kątownika oczywiście nie ma, bo zmiana decyzji, bo kątownik by był, gdyby tu jeszcze niżej było. Ale tu między, o tu, że później posadzka by przyszła dotąd, a inwestor chce posadzkę mieć równo, żeby w razie czego ja mu tu wykipuję z łódki czy z czegoś, żeby mógł wgarnąć to, no i nie mieć żadnego zadziora, nie?